Więc dobra, teraz następne pytanko. Według mnie jest one najmocniejsze w tym odcinku, a mianowicie, czy to prawda, że się kochacie? No to co, Kamil? Przyszła pora, aby powiedzieć w końcu, nie? Siemaneczko, ziomeczki! Z tej strony ja, Kamilowski, to was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj po raz kolejny jest ze mną gość specjalny Leison. Witam serdecznie. No i dzisiaj nagrywamy sobie Q&A. Zapowiedziałem wam, że będzie Q&A, to nagrywamy dzisiaj Q&A. Pytań jest bardzo dużo, mogę wam tutaj teraz wszystkie tutaj tako wam przeskrolować wszystkie. Jest ich bardzo dużo, więc będzie z czego wybierać. Więc ogólnie na dzisiejszym odcinku Leison, powiedz próg łapeczek, ponieważ ostatni próg udało wam się spełnić, bo wbiliście 450 łapek w 3 dni, więc bardzo wam dziękuję. I dzisiejszy próg, jaki ma być? No to w dzisiejszym odcinku ja tutaj daję 407 łapek w górę. 407 łapek, kolejny odcinek z Leisonem. Pamiętajcie, że jeżeli będzie wam się udawać wbić te łapki, to będzie lekki maratonik z Leisonem. No, my nie mamy nic przeciwko. Dzisiejsze Q&A mamy pytania ode mnie. U Leisona za parę dni pojawi się też odcinek z Q&A, więc wbijajcie do Leisona, bo tam się pojawił odcinek też ze mną. Więc wbijajcie, link w pierwszej linijce opisu. Dobra, więc ogólnie lecimy sobie już do pytań. Ja sobie wybiorę parę pytań i po prostu je powiem Leisonowi. Dobra, a więc pierwsze pytanie. Jak się poznaliście? Więc co, może tutaj Leison by coś rozwinął? No to tak, jak się poznaliśmy? No to poznaliśmy się tak, że no ogólnie to przez internet w sumie, ale to było tak, że Kamilowski miał tam około, nie wiem, ile ty miałeś tam subskrypcji? 800? Coś No takiego, tak, nie? tak, tak. Coś takiego miałeś subskrypcji. Ja dopiero tak jakby zaczynałem z YouTube'em i no jakoś wbiłem na jego streama i tak się jakoś poznaliśmy, nie? Że dał mi moderatora i w ogóle tam pisaliśmy. I potem wyszła taka nie, tam nietypowa sytuacja i tak się poznaliśmy. Taka jest moja wersja Dokładnie ostatnia. tak. I teraz następne pytanko trochę związane z tym, ile się znacie? To tutaj możemy razem powiedzieć, znamy No to się, znamy się prawie 5 lat. no w tym roku będzie 5 lat, znamy się od 2016 roku, tak bardziej pod koniec, bo ja Tak. zacząłem nagrywać w sierpniu, a już pod koniec sierpnia znaliśmy się z Laysonem. Jeszcze kiedyś miał inny nick, ale nie będę o tym wspominał. Nie, możesz spać, bez problemu. No, jeżeli ktoś tutaj ogląda, a jeszcze nie wie, Layson to jest tak naprawdę Mato, więc wbijajcie do niego na kanał, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, bo może ktoś oglądać jest stary, jakiś widz, który nie wie, że Mato to jest Layson. Więc wbijajcie na jego kanał, bo teraz nagrywa dosyć często i robi codzienne streamy. Więc dobra, następne pytanie, czy znudził wam się już YouTube? Odpowiedź mi, nie. No to ja mogę od razu powiedzieć, no nie, no dalej lecę w swoim kierunku, w swój cel. Mam do zrealizowania duże cele na YouTubie i chcę je zrobić, wykonać, a potem zobaczymy, ale na dzisiejszy dzień nie i raczej nie. Dobra, No, lecimy mogę do tak powiedzieć. następnego pytanka. Kto prędzej poszedłby do Hype MMA? Ja chcę tutaj powiedzieć, no wiadomo, że jeżeli chodząc, kto jest bardziej jakby popularny, to oczywiście, że pierwszy by poszedł Kamilowski. No tak, ale teraz daj mi coś powiedzieć. Ja teraz wam powiem. Jeżeli chodzi o posiadanie konfliktu, to ja bym poszedł. I bo posiadam konflikt z jednym youtuberem, nie będę mówił teraz z kim, bo tylko stali widzowie będą wiedzieli z kim, ale pod względem wieku to Layson, bo Layson już za rok mógłby pójść na Hype MMA. Więc dobra, teraz następne pytanko, według mnie jest one najmocniejsze w tym odcinku, a mianowicie, czy to prawda, że się kochacie? No to co, Kamil? Przyszła pora, aby powiedzieć w końcu, nie? A więc odpowiedź brzmi. Haha. I co, myśleliście, że będzie tak? Jesteśmy kozakami jako najlepsi przyjaciele i to tego nam nikt nie odbierze. Bardzo się lubimy i to tak musi być. Pamiętajcie, mordeczki, szanujcie poglądy. Dobra, lecimy do następnego pytania. Ile najwięcej zarobiliście na streamie? To ja tu mogę powiedzieć, że skoro gadamy o takich rzeczach, to na live, czyli to była publiczna, no to w sumie możemy odpowiedzieć w sumie na takie pytanie, bo tu nie mam co ukrywać, skoro większość widzów, którzy oglądają moje streamy, to wiedzą, więc u mnie jest to suma na jednym live 1000 zł w donatach. Myślę, że tak, 1000 zł to jest najwięcej na jednym live. A ty, Layson? No, ja, no to ogółem powiem, że tak
jednym strzałem, to 400 polski pieniądze. No, jednym strzałem, no to ja dostałem maksymalnie 500 zł, ale na live całym z każdych donatów 1000 ponad. Więc no, lecimy do następnego pytanka. Czy macie dziewczynę? Aktualnie nie. Nie. Dobra, następne pytanko, szybkie pytanko. Kiedy robicie live 24H? O, to jest bardzo dobre pytanie. No, szczerze mówiąc, na jakiś specjal, na jakąś sumę może subskrypcji, szczerze mówiąc. No nie wiem, można coś w sumie pokminić i pomyśleć w niedługim czasie. Dokładnie. Jesteście niby przyjaciółmi tak, jak to powiedzieliście, a widzieliście się chociaż raz w życiu, pozdrów. Pozdrawiam cię, Mr. Neo. Czy widzieliśmy się raz w życiu? Nie. Ale coś się szykuje. Ja powiem tak. Aktualnie jeszcze nie widzieliśmy się na żywo, w realu, ale ten rok wszystko pokaże. Dokładnie, a wiecie czemu się nie widzieliśmy? Bo byliśmy dziećmi, którzy nie mogli sobie wyjść z domu. Proste, nie? Nie no, mieszkamy od siebie 250 km, więc no nie mogliśmy jeszcze chyba, nie? W młodszym wieku, nie? A wiecie, jak to będzie. Dobra, teraz następne pytanko jest takie, od ilu się znacie, to już odpowiedzieliśmy. Kto miał pierwszy kanał na YouTubie? To kto miał pierwszy kanał na YouTubie? Chyba Layson. Ja założyłem kanał 8 sierpnia, ty założyłeś 6, czyli o 2 dni miałeś wcześniej kanał. No to dobra, to jednak... Ale na tym kanale działam od 2019 roku, ale kto miał swój pierwszy kanał, no to Kamil o 2 dni wcześniej. W jakie gry lubicie grać? No to dobra, to ja bym miał tutaj moją teraz fajną gierkę, to jest GTA 5 Roleplay, bo bardzo fajnie mi się w nią gra, nie rage'uje się. I spoko jest. Później oczywiście jest CSGO. No a na potem Fortnite. Dobra, no to moje gry to jest tak. Top 1 to jest CSGO oczywiście. Top 2 to jest GTA RP. A top 3 to jest Fortnite, ale nie jest to moją jakąś grą taką, którą lubię tak bardzo, ale czasami pogram, nie, jak mi się nudzi. Dobra, więc teraz ostatnie pytanko. Czy zawalczyłbyś z Laysonem na Fame MMA? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ się nie walczy, no nawet szczerze dla pieniędzy nie poszedłbym, bo to się tak samo na przykład bracia robią, nie można się bić, nie można się bić razem, tylko jak coś to razem, nie, że 2 na 2, wiecie o co chodzi, dokładnie tak, więc ogólnie dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego odcinka, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na obu kanałach i może Layson chce jeszcze coś powiedzieć na koniec tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasze kanały. Pozdrawiam. Dokładnie tak. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć. Siemano.